No, yy, po próbach wszelakich, resecie kompa, yy, mogę wam powiedzieć, że dzisiaj nie uda mi się pokazać ekranu, yy, <suszel> takie uroki live'a, bardzo was przepraszam, yy, nie wiem co jest grane, ani nie mogę przechwycić yy, ekranu, ani nie mogę przechwycić okna aplikacji, nie wiem, nie wiem, co się zadziało. Więc innymi słowy, zmieniamy formułę dzisiejszego live'u. Parkuję te zdjęcia, bo nie mam jak wam pokazać, a nie chcę wam pokazywać, wiecie, tak, na telefonie, bo to z tego niewiele wyjdzie. Hmm. To co, możemy sobie pogadać. Od tak. Także jak macie jakieś pytania, to śmiało. A ja sobie poczekam, popiję kawkę i mogę wam powiedzieć. O czym wam mogę powiedzieć? Spróbujmy coś wymyśleć. Jakiś temat z zaległych. No, 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 to nie wiem. Wiem, że chciałem skomentować też zdjęcie, właśnie Marcina, jeśli chodzi o profilowe. Daj kamerę na monitor. Nie, no tak nie. Tam chcę też, bo są opisy też zdjęć. Zróbmy to dobrze w odpowiednim czasie, nie? W sensie lepiej, lepiej. Nie, nie, nie wiem, czy wyjdzie dobrze, ale nie, nie poszło mi technicznie, a to nie będzie tak ograniczało. Kiedyś pamiętam jedną prezentację jakąś tam na zarząd, dostałem laptopa. Ja cały czas na ASUSie pracuję, ale nie wiem, co się zmieniło, zawsze działało. To historia z Delem, w sensie mówiłem wam dwa plusy, w sensie Del przyjedzie na naprawę, jeżeli będę chciał lub komputeronik e, e, odeślę i patrzyłem na wasze głosy, patrzyłem na wasze sugestie co zrobić i odeślę, odeślę laptopa. Także on leży przez tydzień, nic z nim nie robię, e, bo po prostu odeślę tego Dell'a żeby wysłali nowy. Główny argument jest taki, że jeżeli ten laptop przeszedł przez jakąś kontrolę, a mam te przebarwienia, to nie wiadomo, co jeszcze w nim się psypie. Za to zaleta byłaby taka, że ja po prostu mam komputer, przyjeżdża technik, wymienia, przekręca matrycę, ja widzę, że jest OK, wszystko działa, nie muszę na nowo instalować rzeczy. No ale skoro i tak cały czas pracuję na Asusie, to cóż... Pewnie restart kompa by pomógł. Marcin, resetowałem, ten laptop się szybko resetuje, także zresetowałem wszystko i nadal nic. No. To mogę wam powiedzieć o moich rozterkach przy wyborze aparatu. Bo często, często jest tak, że o marzeniach. Możemy też o marzeniach pogadać. Tutaj mamy trochę wyznania miłości. Konik pisze, że zakochał się w Heliosie 44M, ale z wzajemnością. <grym> Czy znam inne ruskie szkła do portretów przede wszystkim? Nie nie znam, nie jestem specem. Ja kupuję, wiecie, te z autofokusem, które są i już. Dobra, rozterki moje co do wyboru aparatu bezlusterkowego. Dlaczego bez lustro? Bo chcę mieć coś na podróże wszelakie. I takie główne kryteria, o których bym wyszedł. Czyli mam taką sytuację, mam Nikon D810 i Nikon D800, tym strzelam komercję. Ze względu na to, że ma to 36 megapikseli, a klienci lubią dużo megapikseli, nawet jak tego nie wykorzystają. To jest pełna klatka, więc mam ładną głębię ostrości, w ciemnych warunkach sobie poradzę i doskonale znam ten aparat, plus mam mnóstwo szkieł. On za to nie nadaje się dla mnie na takie zdjęcia niekomercyjne, żebym wziął na przykład aparat na wakacje. Wtedy biorę to, czyli smartfona. Biorę, bo lekki, bo zawsze w kieszeni, bo robi naprawdę niezłe zdjęcia, a przede wszystkim mogę robić zdjęcia. E, z tym, no to musiałem już mieć co najmniej dwa obiektywy, bo jednym to mi zawsze coś czułem, że przecież mama nie wziąłem, e, ale taki na piach nie wezmę. No jednak strach, nie? że się uszkodzi narzędzie pracy do swoich zdjęć. Tu wygrywają bez lustra w tej kategorii. Odsyłam was do, wy, do, do tego naszego rozmowy z Kubą Kaźmierczykiem, gdzie gadaliśmy o bezlusterkowcach. One mają, są bardzo szczelnie zrobione, odporne na znaczy ten też, no ale jak ja zmieniam obiektywy, no tam też będę zmieniał obiektywy. Zaraz powalam wszystkie argumenty i stwierdzę, że nic nie potrzebuję. Ale bez lustru jest lekkie. Ono ma też stabilizację w niektórych pięcioosiową. Matrycy Nikon D700, D800, D810 i D850 z tego co wiem też nie ma. W związku z czym e, mogę zejść na niższe czasy, a i tu się otwiera. Dlaczego w ogóle to było z lustro się wzię wzięło? No bo te zdjęcia nazwijmy to takie wakacyjno-plenerowe aparat po prostu że miał w plecaku, a druga rzecz to filmy. I to, co mnie bolało właśnie przy już nie jednym z wywiadów, tak samo jak przy fotokawkach, to to, że mi się ten aparat wyłącza. Jak jestem teraz podpięty do tego szatla. Hmm, czekajcie. Teraz spróbuję zrobić tak. O, no to do tego szatla, jak mam podpięty, to nic, skoro on i tak matrycę matryce po HDMI idzie, ale i tak mu się wyłącza. Czyli, okej, okay, nie mogę nagrać tego półtora godzinnego na przykład wywiadu na kartę, ale to, co mogę zrobić na przykład w innym aparacie, że podłączę po HDMI i on się nie wyłącza, a ten mi się wyłącza czyli mógłbym przez tego szatla nagrywać no dobra mam też canona g7x mark 2 do vlogów hop do vlogów ale jak sobie porównam jakość tego kompakta z malutką matrycą on jest super, dlatego że mieści się w kieszeni, ale jakość tego kompaktu, kolory mi tam, no po prostu jedna z głównych rzeczy, która mi nie leży, to nie leżą mi kolory w kanonie, tym, tym konkretnie. Jest taka czerwień paskudna, że wszyscy wywiado wy wywiadowani, ja też wyglądamy jakbyśmy się tam, nie wiem, soku z buraków opili albo innych trunków przez dwie noce wcześniej. No po prostu, i nie jestem w stanie dobrze z z w retuszu, w premierze z tego zjechać. Druga rzecz to Canon G7X Mark II nie ma wejścia na mikrofon. Dlatego tak często wolę z tego nagrywać, bo tu podpinam sobie mikrofon i od razu mam. Oczywiście, że można to poprzez tamte rekordery, rejestratory dźwięk nagrywać. No więc szukam aparatu, który pozwoli mi nakręcać dłuższe live i materiały wideo, czy to przez szatla, czy to od razu na kartę będę miał aparat nazwijmy to na wszystkie podróże na sesje wyjazdowe niekomercyjne coś co ładnie łapie ostrość oka i no i tam jest jeszcze parę innych czynników które tak odsłaniam sam przed sobą e, na placu boju zostały mi Panasonic GH5 to jest kamera tak w sensie ona jest dobra do vlogów e, Olympus M1 Mark II dlatego że używałem i bardzo dobrze mi się sprawdza e, i patrzyłem sugestie od patronów na różne modele Sony na różne modele w szczególności a7 trójka ma fantastyczne parametry czy na fujika xh 1 xt100 tam Jarek podrzucił. I teraz tak. Odpada Sony dlatego, że nie ma odchylanego ekraniku. No nie ma nie ma. Fuji X-H1 też nie ma. Innymi słowy ja siebie nie widzę. Ja potrzebuję mieć ekran, gdzie ja siebie widzę. To jest koniec kropka. To ma Canon G7X Mark II, dlatego to jest aparat dla vlogerów. Stawiam sobie klapkę i się widzę. A nie chcę, jak głupol po prostu, wiecie, tak jak wy teraz mi zwróciliście uwagę, że jest czarny ekran. Jeżeli ja bym nagrywał wywiad i ja nie widział, co jest na, na tyle monitora, jeżeli bym nagrywał coś takiego, no to... Wartość nienagranego materiału często byłaby, równoważy zakup kolejnego tam aparatu. Tak sobie to wyobrażam, więc odrzucam takie aparaty na tym etapie. Czyli Sony wypadło, Fuji, przynajmniej XH1 wypadł. Został mi z pana Panasonic GH7 i Olympus M1 Mark II. I pomiędzy tymi dwoma się waham jeszcze jeszcze pewnie coś dołożył do tego wyboru bo nie biorę żadnej innej lustrzanki tam Canon M50 się pojawił. Ale on znowu jakościowo jest gorszy. Filmowo GH5 właściwie bije wszystko slow motion na 120 klatkach. Eee, tyle że mówię idę, idę tak myślami raczej w stronę Olympusa bo znam ludzi a ludzie to też ważna rzecz w sensie pożyczenie sprzętu e, porady. Czy. Na no takie wyciągnięcie ze sprzętu czegoś więcej. No wymaga też. No właśnie. To jest to. Soner X100. No to Soner X100 to jest ta sama, jak rozumiem, klasa, tylko że z wyższą matrycą. Jak. jak... Canon G7X Mark II, tylko że masz, rozumiem, tam jest chyba pełna klatka, tak? Ale to jest kompakt, a ja bym chciał już mieć coś takiego pośredniego, coś, co mógłbym zrobić swoją sesję też, a kompaktem jakoś sobie nie wyobrażam sesję sensualnej. No, a tak mógłbym po prostu, także w bez lustro. No dobra, więc takie są moje rozważania i tak się skłaniam ku Olympusowi już tak mocno, mocno. M1 Mark 2. bo używałem, bo wiem. Bo, bo testowałem. Kiecha no. 5 miałem w łapach, ale jako aparat mi mniej leży. Jako kamera fajna, ale jako aparat mniej niż, niż Olympus. Ekran z lusterek. Ludzie, ja zapominam końcówek, a wy mi tutaj o, o, o tym, że coś jeszcze dodatkowo woźmie. Ja Wiem, że można podpiąć ekran jakiś i tak dalej. No dobra, to takie moje rozważania. Autoportretu Wam nie pokażę, chyba że na czarnym ekranie. Co do wywiadu z panem Tomaszem Tomaszewskim, to zbieram teraz materiały, dlatego że jakby materiał roboczy już jest, cały wywiad pocięty. Zostało z, z ponad godziny 40 minut. Większość materiału, takich wątków, które zaczynamy, i gdzieś tam w okolicy środka po prostu aparat się wyłącza, a my dalej gadamy, bo nie, nie wiedziałem, że się wyłączył, mimo że patrzyłem na liczniki, no, więc. E, wyrzuciłem. Wyrzuciłem jeszcze parę rzeczy, takich gdzie tam, bo tam hałas, tam jakieś psy zaczęły już czekać, że bardzo ciężko było się skupić. I e, bo pan Tomasz ma dużo psów, a, a zostawi, zostało godzina 10 i to jest bardzo, e, bardzo ciekawy, bardzo intelektualne spojrzenie na fotografię. E, a to, co wam chcę powiedzieć, to pan Tomasz tam bardzo dużo, jakby nazwisk przywołuje. Osób, z którymi miał e, przyjemność pracować, jego przyjaciele, jego też osoby, które gdzieś go zainspirowały, on od czegoś też tą fotografię zaczął. I teraz zbieram z pomocą patronów i pana Tomasza materiały takie właśnie. E, e, I dostałem od niego reprodukcję, jego pierwszych okładek, więc e, ja to włożę w materiał. I ten jego. E, on ja powiedział bardzo długi, to nie, nie, nie wykład, ale przemyślenia. po prostu chcę mieć więcej zdjęć podczas tego. Ja i tak tam mało się odzywam, wiecie, przy takiej konie, to ja nawet e, nie, mam co, nie mam co mówić. Pan Tomasz to w ogóle taki pozytywny gaduła, więc e, właściwie sam, sam sobie by wywiad zrobił, byłoby dobrze. Także ja też po tym wywiadzie cały czas mówię ciurka do mnie, takie różne przemyślenia, które on tam sprzedał. E, trochę o życiu, trochę o fotografii, trochę o pasji. E, zacząłem czytać książkę, ale to taką, którą poleca. Także jak to wszystko będzie, to ja wam dam taką paczkę. Nie chcę wam tak, wiecie, tak powiem wam o książce, a nie będziecie wiedzieli w jakim kontekście. E, Okej. Okay. A, jeszcze wiem co, z Olympusem jest jeszcze jeden argument, który bardzo mnie kręci. E, mam rabat na Olympusa. I to jest... E, je, jeżeli parametrami one są gdzieś, wiecie, gdzieś zbliżone, i mówię w jednych wygrywa Olympus, w innych wygrywa Panasonic, a potem przyłożycie jeszcze cenowo, no to, tu mam duży rebus, nie? Mówię, Sony też rozważałem mocno, ta A7R, A73, nie wiem czy R3, A73 patrzyłem, to, no to, yy, gdyby nie ten brak ekranu i nie wiem co z obiektywami. Tak szczerze, bo nie znam marki, to, to bym też brał na tapetę. No. All right. Hmm. Ale jeż, no to inaczej. Jeżeli ktoś nie ma podobnych rozważań, a szuka bez lustra, to szczerze, z którym zrobi dobre filmy i dobre zdjęcia, to pomiędzy tyma trzema bym po prostu gdzieś skakał. Olympus, Sony i, yy, i Panasonic. I tutaj na pokład jeszcze to, ten Fujik, ale też nie znam. Będę się umawiał, może po prostu coś do łap dostanę, w sensie tak po, potestuję, pogadam, to wam też może Fujika na tapetę jeszcze zapodam. No, ale mnie osobiście ciągnie w stronę Olka. Także... Wiecie, no. Dobra, powiedz jaką książkę poleca. Nie, to Chris, Bartek, przepraszam, Bartłomień. Jak będę miał całość, ok? To będzie też w wywiadzie podlinkowane. No dobrze. To takie moje rozważania. No trochę rozbity jestem, wiecie, bo to jednak. No, no, miałem, miałem pomysł, milion zakładek otwartych ze zdjęciami, i tylko ja mogę sobie teraz się nacieszyć. Ale bardzo Wam dziękuję za te zgłoszenia w tym autoportrecie. Chciałem dzisiaj dać już nowe, ten fotowyzwanie, ale to zróbmy tak, że najpierw ogłoszę, przejdziemy przez komentarze znaczy przejdę przez wasze zdjęcia, skomentuję, a jedno, jakiś fotokubeczek wyślę, a potem weźmiemy kolejne fotowyzwanie. Dobra, czekam na jakieś wasze, mm, <grywka> czekam na jakieś wasze e, jeszcze pytania. Sony bardzo drogo wychodzi wszystko. No. Ja jak sobie liczyłem sprzęt taki, wiecie, jak miał, nazwijmy to mieć aparat. B, na zasadzie właśnie na podróże, ale już tak z zamysłem sesji profesjonalnych, takich moich, to to, to jest 20 tysięcy. Profesjonalne, w różnych okolicznościach przyrody. Mówię, jeszcze nie jestem na tym etapie, żeby zamienić w ogóle tego Nikona, też ze względu na łatwość użycia i przez to, że to mam. Tak? No, to, mówię, raczej nie mam zamiaru się wycofać. Filip tutaj ciśnie jeszcze raz o wczorajszej sesji. No, fajna była, no. Bardzo lubię sesję, tyle wam powiem. Nie mogę pokazać rezultatów standardowo. A o setupie? No, i co ja mam opowiadać o setupie, jak nie będę mógł pokazać zdjęcia, no. Wiecie, co to jest tak, że ja jestem bardzo wygłodniały po tej pracy nad kursem z pass, biznes z pasji. Jak pracowałem, nie wiem czy pamiętacie, on miał się ukazać w grudniu, poleciałem na ten Zanzibar, e, potem wróciłem i to mi to bardzo rozbiło, taki, wiecie, cykl pracy dziennej. E, Zimą, jak się pracuje nad kursem, to jednak jest mało światła, nie było fotokawek, przez to ja miałem coraz gorszy humor, serio, tak, wiecie, praca nad kursem motywuje, ale brak ludzi demotywuje. I i skończyłem kurs w kwietniu w maju była ta na długi weekend była sprzedaż i bardzo się cieszę że tyle osób dołączyło właśnie tam dzisiaj wam ten trochę śrubkę jeszcze dokręcę bo czekam na wasze linki do portfolio drodzy kursanci a nie wszyscy jeszcze machnęli a odcinek nawet nagrałem jest już publiczny na YouTubie jak zmontować swoje portfolio No ale Mówię, brak takiego kontaktu z wami, brak takiej pozytywnej energii, tego, że tam co rano trzeba spiąć te poślady i coś fajnego przygotować, szukając sucharów, nawet. No to, no to tak siada i siada i siada. I dopiero teraz, serio, od maja zacząłem swoje sesje ustawiać. Może coś w kwietniu już zrobiłem, ale wracam do sesji, takie, które parkowałem przez pół roku. No, pół roku nie robiłem zdjęć takich innych niż dla klientów. No i teraz dopiero zacząłem wracać, jeszcze mam sesję z Matyldą Wielgosz, no, z Kasią też zrobiliśmy katnów, na Instagramie jest, ja dopiero oddałem jedną trzecią sesji, a tam taki materiał jest, z Matyldą też mamy w kopyto po prostu zdjęcia i słuchajcie, to są takie sesje, które mega cieszą, no, wiecie, ta fotografia mnie wciągnęła dlatego, że coś daje robienie zdjęć, mi gdzieś wewnętrznie. Po prostu wiecie to nie jest naciskanie z pustu tylko tylko ja mam wrażenie że za każdym razem to jest jakaś relacja no, trzeba trzeba przełamać parę barier w sobie w osobie fotografowanej i potem spotykacie się po prostu z właściwie nieznajomą sobie osobą i dosyć szybko musicie zrobić fajne zdjęcia więc dla mnie to taki psychologiczny aspekt że gdzieś tam trzeba trochę sobie zaufać trochę drugiej osobie zaufać zbudować tą nic zaufania i technicznie to wszystko ograć. <laughs> żeby fajne kadry powstały, a do tego złowić emocje i tyle czynników brać pod uwagę, być tam świadomy dobór obiektywu, kadru, światła i tak dalej, i tak dalej, że to jest za każdym razem takie i wyzwanie, mam stresa do teraz, po tych wielu, wielu latach, znaczy wielu, żeby tam, ile tam, 7-8, po tylu latach ja nadal mam po prostu stresowe przed sesją, nawet taki dla siebie, ale to jest ten taki fajny stres, ja go bardzo lubię. No i wczoraj też miałem sesję z Magdą i... Robiliśmy zdjęcie takie, które ona gdzieś podesłała mi inspirację, i to znowu było niesamowite spotkanie z osobą przede wszystkim, a przy okazji tego powstają zdjęcia. Więc to mnie kręci w fotografii. I jak ktoś mnie odetnie od zdjęć na dłuższy czas, to ja zaczynam, wiecie, no muszę mieć jakiś, nazwijmy to, odskok, inaczej. Od zdjęć to nie. Znaczy to też, ale bardziej chyba od ludzi. Jak ja zaczynam, wiecie, gnuśnić sam gdzieś tam i, 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 i tłukę, to ja potrzebuję kogoś i tym kimś, z kim spędzam czas. Uwaga, teraz takie przemyślenia Zienkiewicza. Nie ma ekranu, to o sobie będę gadał. To, e, to to jest jakaś właśnie inspirująca książka, film. To jest zawsze spotkanie z kimś, z jakimś twórcą. Na Netflixie Serial Abstract ostatnio. E, te książki, które wam polecałem, yu, polecałem, bo Kaja polecała. Yuval Noah Harari, y, Od Myszy do Bogów, Sapiens. Rewelacyjnie, po prostu taka burząca parę spojrzeń. Przeczytałem już drugą książkę, Homodeus. Y, jeszcze bardziej niepokojąca. No, to takie rzeczy. Y, a do tego właśnie spotkanie z ludźmi. Także takie fotokawki. No, poza tym, że czarne czasami. Czarną kawę lubię. To, to jest takie ładowanie akumulatorów. No. Także dzisiaj żałuję, że nie udało mi się tych zdjęć zrobić. O tyle. Popatrzcie sobie w Wasze komentarze. Dziękuję przekieruj wszystkich do autoportret w linku pod fotokawką, a w międzyczasie czekamy na Twoją opinię odnośnie autoportretu. To słuchajcie, no to prosta sprawa. Wejście, jak wejdziecie na grupę, jak robić lepsze zdjęcia, wpiszcie Zienkiewicz w wyszukiwarce, tam lewy pasek i znajdziecie moje wpisy. Najbliższy będzie o, o tym, że jest ta fotokawka, a poprzedni będzie ze zdjęciem i to jest wątek autoportret. Ja nie mogę podpiąć, tam Mateusz Piasek tam pod, zasugerował, że fajnie było, żeby przypiąć ten post z fotowyzwaniem jako numer jeden, ale osoby, które wchodzą, mają taki komunikat, że jak mają wejść, to mają przeczytać. W przypięty post i zaakceptować zasady. No to jak ja to odepnę, a może być tylko jeden przypięty, to potem powiecie, że a, nie było gdzie zasad. Także, no. Myślę, że ten wysiłek w, poszuki w poszukiwaniu Zienkiewicza na grupie możecie zrobić, co? E All right. No i co? No mówię, trochę mi ten klimat siadł. Tak musiałem szyć na miarę. Co dzisiaj? Co dzisiaj mogę Wam ten z ciekawostek powiedzieć? A słuchajcie, to teraz z, z luźnych rzeczy. Nie wiem jak wy, ale uwielbiam kuchnię indyjską. Temat luźny. E, nie wiem z czym wam się kojarzy madras. Poza regionem pewnie, ale mi zawsze z herbatą, bo herbata madras. A u nas w Skoroszu jest fantastyczna indyjska knajpa. Nazywa się Kary Mary. No, i z moją cudowną żoną w weekend poszliśmy uczcić jedną fajną rzecz. Ja mówię, to chodź na to indyjskie. No, ja tak patrzę, madras, trzy papryczki, mówią, pikantne papryczki w herbacie. Nie, no żartuję, oczywiście, że tam było, że kary i tak dalej. Ładnie wyglądało, kolorowo na Insta story, się pokazałem. Ja pierdzielę. Ja musiałem na wynos wziąć połowę porcji, bo nie dałem rady. Po prostu przepaliło mnie tak, że na drugi dzień jeszcze czułem to. No. E, Paulina pozdrawia od synka no pozdrawiamy e, całą rodzinę woźniaków Pamiętam, Kiedy Pamiętam, jak ćwiczyłem gimnastykę to, to mieliśmy taką wiecie ku... ja poszedłem na gimnastykę bo kuzyni chodzili e, jak były zawody to to ten, ten komentator był w stanie powiedzieć o pozdrawiamy całą rodzinę Zienkiewiczu jak tam na trybuny wchodzili to kumacie tam wiecie dziadek mama ciocia wiecie, tam po prostu Półwidowni to Zienkiewicze byli. I weźcie tu teraz się potknijcie, nie? bo ja byłem na planszy. <grym> Okej. Okay. A co do wczorajszej sesji, jeszcze tak skacząc, to e, polecam jeszcze raz, jak idziecie na sesji, żebyście mieli ze sobą inspirację, zdjęcia, w które celujecie. Bo jak się czasami zagadacie albo zestresujecie, są różne tam aspekty, to takie wrócenie na tory. A, patrz, tego jeszcze, byśmy w tą stronę poszli. I tą inspiracją może być pomysł na światło, pomysł na układ. To nie jest tak, że kopiujecie jeden do jeden, bo to jest fatalny pomysł, ale inspirować się na przykład z tego zdjęcia światłem, z tego zdjęcia pozą, a z tego zdjęcia doborem obiektywu czy głębią ostrości, no to zaczynacie mieć jakiś zamysł na swoje zdjęcie. Zresztą chyba teraz zabłysnę, nie? ale chyba Umberto Eco napisał, że właściwie każda książka, która powstaje, to jest kompilacja innych. Bo każdy autor, który pisze książkę, to tak jakbyście tworzyli zdjęcie ona powstaje z tego, co się ma tu, a to, co macie w głowie, to jest wynik no, chłonięcia w, w zasysania, wczytania, oglądania innych materiałów. Także rzadko powstaje coś takiego totalnie nowego. Jest jakiś taki fajny materiał na YouTubie, Life is a remix. Nie wiem, jak to się czyta. Ale że wszystko nowe, co powstaje, to jest remix innych rzeczy. Po prostu mieszacie no, coś z innej działki i zaczyna powstawać coś nowego. Alright. To co. Um. Dobra, tutaj Filip podrzucił żart, nie będę rzucił, stereotypowy, nie będę w sensie ten narzucał. Okej, okay, to słuchajcie, no dzisiaj mówię trochę wybity z rytmu, stąd takie zmartwienie na twarzy. Specjalnie dla was chciałem trochę brody też, wiecie, żeby... O, przy okazji, było, był jeden portret, pokażę wam jedną rzecz przy portretach teraz. Więc tak, jeżeli robicie takie zdjęcie, to to wyskakuje, a jak zrobicie żółwika tu... To nie ma drugiego podbródka. Nie? I to nie jest tak, że ja nie mam. Znaczy, nie mam, ale tu mam, a tu nie mam. I to je, od tego jest fotograf, żeby pomóc ułożyć się o sobie. Hmm? Także jak ktoś mówi, że fatalne zdjęcia e, ma, to często to jest układ ciała, układ światła do ciała, czyli oświetlanie nie tych rzeczy. E, a nie to, że osoba na przykład źle po prostu pozuje. Jak się walnie złym światłem, źle pozuje w złym miejscu, trzyma aparat czy obiektyw ma szerokokątny, to po prostu no, wyjdzie tak, a nie inaczej. No dobra. Michał ściąga czołgi, ale z Niemiec? Takie te przerdzewiałe po deszczu? Jak <noise> jakaś akcja, że po, po polskich drogach jeździły e, po powodziach te niemieckie wozy, nie? No. Tak, e, tak z Waderem możesz pogadać, bo. Utapia sporo czasu. To, co mnie zdziwiło, taka propos World of Tanks pogrywałem, ale za to Kuzyn mi powiedział, że niemieckie czołgi były zasilane na benzynę, w sensie, że nie na ropę. Dobrze myślę? Że stąd był też inny odgłos i one łatwo się zapalały? Dobrze myślę, czy nie myślę dobrze? Okej, okay, jeszcze jakieś od Rada pytanie. Jakie są patenty na to, żeby staty z softboxem w plenerze nie wywracał się nawet przy lekkim wietrze? Uwaga, demo. I powiedzmy, że to jest staty w sensie. W sensie. Czekajcie. Jeżeli to jest staty, ale taki, no wiecie, jaki, nie? No że taki, nie? Na przykład. To coś spróbuję zasymulować aparat jakoś, no. symulacja. Dzięki za pytanie, bo już wiecie, nie? Tak, w końcu coś, dobra. Więc to jest powiedzmy, że tu jest mm, obiektyw, ok? Coś przylepił, ale nie mam. E, nie obiektyw, to jest o lampie. No dobra, czyli tu macie softbox. No ok, czyli tu z tej strony wisi ciężki softbox. To pierwsza rzecz to jest taka, że statyw. Ustawiasz nogą w stronę softboxa. Czyli jak tu jest softbox, to ta noga pierwsza jest. Czyli pierwsza noga celuje tam, gdzie jest kierunek softboxa. Nie tak. Nie że on stoi na dwóch z przodu. Czekaj, jakby to zrobić. No, to powinno być proste, nie? Czyli to nie jest taki układ. Jeżeli tu jest softbox, tylko. Taki układ. No to wyszedł mi trochę taki słoń <grymne> z trąbą, i wtedy on ma większe oparcie, jeżeli jest ciążenie. A druga rzecz, no to się yy, worki kładzie jakieś tam na przykład można plecak sobie powiesić na statywie żeby po prostu ugruntować go jak macie czas na to żeby dworki z piaskiem ponosić to proszę bardzo ja sobie ratowałem z reguły sytuację tak że kładłem butelki z wodą jakoś albo plecak czy torbę z aparatem po prostu zawieszałem na na którymś z tych e, z tych no tych pokrętełek, czyli tu wieszałem plecak. W ten sposób dociążałem statyw. Oczywiście ten statyw to, jest, to nie jest do plenerów statyw. To jest statyw do, do lekkich kamerek. To jest ten Manfrotto Nano. W plenerze to by to zginęło przy pierwszym podmuchu wiatru, albo jakby modelka kichnęła, to też leży po prostu. I, i... Na szczęście, jak lampa upada na softbox, to niewiele się dzieje. No. Gorzej, jak parasolkę macie, to parasolki łamia się. No. All right, eee, jeszcze jakieś kwestiony na koniec? Eee, no dobrze. No to tak. Nie. Że dzisiejsza fotokawka <laughs> trochę nie z planem, zgodnie. To e, na dzisiaj wystarczy. Ja poszperam o co chodzi z tym z tym OBS-em, dlaczego mi ekran wycięło, co to za kara, za co, dlaczego. Czemu, czemu mnie pokarało? E, dochodzimy, słuchajcie, do 150 fotokawki, dzisiaj 148, jak dobrze liczę. Nieźle, co? 100 była na koniec roku, potem mnie wywiało na około 3 miesiące z tym kursem. No, a teraz. 150 pewnie z 200 znowu walniemy co w tym roku dobra starczy e, Małgorzata co do co do autoportretu co Wadry odkrył że wystarczy wpisać jak już mówiłem e, gdzie mogę zamówić kubek fotokawkowy no się nie wiem czy chcę żebyście mogli zamawiać tak kiedyś można było czy nie będzie właśnie taki dla wybrańców no w sensie że ja go będę mógł udostępniać nie wiem, no dobra, zieniu.pl kubek, no jak ktoś przez stare fotokawki to jest, on kiedyś był widoczny u mnie w sklepie, ale nie jest, także zieniu.pl łamany kubek, on przekierowuje do tego sklepu, tam macie dwa warianty kubkowe, jeden to jest taki wiecie po kosztach, w sensie tyle ile tam kosztuje, sobie wyklikujecie, a, jeden, a inny to jest taki, że mówicie dzięki Zieniu i tam więcej wbijacie. Ale a propos dzięki Zieniu, to ja wolę, wolę was zaprosić tu, bo mi się, mi o mi, bo mamy bardzo fajną społeczność patronów. Także wolałbym Was trzymać tu e, razem, bo widzę, że jest jakaś magia, jak się po prostu fajni ludzie zbiorą w jedną ekipę. No, od co? Także zachęcam Was do dołączenia do patronów. No, dobra. E, Kasia z tramwaju pozdrawia. Tramwaj do Katowic. Kurna, ja do Ursusa byś mi nawet zafundowała jakiś tramwaj, bo nie mam do Katowic teraz dojazd. <laughs> nie, no dobra. A propos pilota też wam chciałem pokazać ten patent jak strzelać z pilota e, zdjęcia. Jak wpiszecie sobie na przykład pilot do Nikona, to bodajże za 19 zł czy za 20 do niektórych modeli znajdziecie zamiennik, że możecie jakby wyzwalać Nikona pod czerwienią To samo wam mówię, można robić aparatem telefonicznym, w sensie smartfonem. Jeżeli ma port pod No ale to przy tym autoportrecie, jak się dokopie. Dobra. Trzymajcie się miłego dnia. Ja będę miał rozkminę dzisiaj Sherlocka Holmesa, bo po, po się pobawię. No i tyle. To cześć Wam. Do zobaczenia. Następnym razem. Hej.